Reset Obywatelski. Małpiek von Małpol jest naszym producentem. Angela za sterami przeprowadzi nas dzisiaj przez realizację programu. No i oczywiście jestem ja, Blanka Dżugaj w Azja Incognita. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Widzę, że spora gromadka się już tutaj na czacie zgromadziła. Siema zbri, dobry wieczór, serdecznie pozdrawiam, dobry wieczór, ahoj, uszanowanie. O, plus 28 stopni, jak ja zazdroszczę, tutaj właśnie rozmawialiśmy dzisiaj, że u nas jest już mróz. Dzisiaj rano, no, miałam gęsią skórkę na nogach po prostu, jak jechałam rano do pracy. Także jest już zło nadciąga, niestety. Słuchajcie, w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy tutaj o uchodźcach na granicy polsko-białoruskiej, o tym, co się nazywa tak niezbyt pięknie kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Dzisiaj kontynuujemy temat uchodźców, ale w innym, totalnie w innym kontekście, bardziej feministycznym, bardziej kobiecym. No i zmieniamy, że tak powiem, miejsce. Tak, przenosimy się geograficznie, przeskakujemy, wracamy do Libanu, o którym rozmawialiśmy z kolei 2 tygodnie temu. I dzisiaj moją gościnią jest Inga Hajderowicz, socjolożka, doktorantka na Uniwersytecie Jagiellońskim. Witam cię, Inga. Słyszymy się i widzimy się, tak, widzimy się. Widzimy się, dobry wieczór wszystkim i dziękuję za zaproszenie. Ja bardzo dziękuję, że je przyjęłaś, bo... No, temat jest bardzo, bardzo ciekawy i bardzo mi bliski i ze względu na kwestię kobiecą i ze względu na Liban. Tutaj już widzowie Azji Incognita wiedzą, że jeśli chodzi o Bliski Wschód, to jest to mój kraj, który razem z Syrią no, zrobił mi w serduchu duży wyłom i za którym bardzo mocno tęsknię i przyznaję, że zazdroszczę ci tego, że zaraz tam znowu będziesz. Nie ukrywam. Ale no właśnie, chcemy rozmawiać dzisiaj o uchodźczyniach syryjskich w Libanie. To jest między innymi temat twojej pracy doktorskiej, bo rozumiem, że temat sam jest nieco szerszy. Troszkę opowiesz o tym temacie? Jasne. Wiesz co, dokładnie jest taki, a konkretnie zajmuję się badaniem oddolnych strategii wspierania uchodźczyń, czyli generalnie wychodząc z założenia, że uchodźczynie w sytuacji zagrożenia, w sytuacji konieczności ucieczki z domu, być może potrzebują wsparcia, które bardzo często oferują organizacje międzynarodowe. Wiele z nich robi to dobrze, wiele z nich niekoniecznie. Więc w moich badaniach staram się skupić na tym, jak robić to dobrze i przede wszystkim właśnie włączając same uchodźczynie, same Syryjki w ten proces zarówno planowania działań, ale też wdrażania ich. Czyli można podsumować 5 lat mojej pracy, po prostu mówiąc uchodźczynie dla uchodźczyń. O, to bardzo, bardzo ciekawie podsumowane. No dobrze, to w takim razie, jeśli mówimy o Libanie i uchodźcach syryjskich, to czy możesz najpierw powiedzieć nam w ogóle, jaka to jest skala, ilu jest uchodźców i jaką część z nich stanowią kobiety? To tutaj jest sprawa dość skomplikowana, dlatego że Liban nie podpisał konwencji genewskiej, nie ratyfikował konwencji genewskiej. To jest ta konwencja, która określa zarówno definicję, jak i prawa uchodźców i obowiązki krajów przyjmujących względem uchodźców i uchodźczyń. Co oznacza, że formalnie UNHCR, czyli Agencja Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców, formalnie tam nie działa. Oni tam są, mogli rejestrować uchodźców i uchodźczynie do 2015 roku, no ale zostało to później zawieszone, co oznacza, że tak naprawdę nie wiadomo, ile osób tam jest. Formalnie zarejestrowany jest mniej niż 1 000 000. Mówi się, że w ciągu ostatnich lat, teraz może jest troszkę mniej, o czym możemy też porozmawiać, 2-3 lata temu to było około 1,5 miliona, czyli około 500 000 więcej niż tych osób zarejestrowanych. Wielu osobom udało się wyjechać gdzieś dalej, na przykład, co wspomniałaś, przez granicę białorusko-polską do Europy. Część osób wróciła do Syrii,
została do tego zmuszona. Większość osób to są kobiety i dzieci. Znaczna większość. Ciężko mi mówić o dokładnych proporcjach. Na pewno tutaj mam zupełnie inne proporcje niż w przypadku na przykład osób uciekających z Ukrainy, dlatego że też jest oczywiście wiele mężczyzn, partnerów, partnerek, dzieci już w tym momencie dorosłych, ale ponad 50% osób to są kobiety. Powiedziałeś, że jest teraz mniej. Czy to właśnie dlatego, że wyjeżdżają dalej, czy też niektórzy wracają do Syrii, jakkolwiek przerażająco to brzmi na razie? Wyjeżdżają dalej ci, co mogą. Niektórzy są zmuszeni do powrotu do Syrii. Liban, pomimo tego, że ciągle straszy, że będzie Syryjczyków i Syryjki deportował, dosłownie miesiąc temu czy półtorej miesiące temu powiedzieli, że to będzie 15 tysięcy miesięcznie osób wysyłanych z powrotem do Syrii, to pomimo tych gróźb robi to stosunkowo rzadko, dzięki Bogu. Prawo międzynarodowe tylko zabrania, no ale też nie podpisali konwencji genewskiej, która to jasno określa. Zabrania deportowania osób do krajów, gdzie może grozić im, mogą grozić im prześladowania lub śmierć. Co nie zmienia postaci rzeczy, że osoby do Syrii wracają. Większość osób, z którymi ja na przykład pracowałam przez ostatnie kilka lat, do Syrii wrócić nie może, ponieważ są to osoby zaangażowane bezpośrednio w rewolucję syryjską ponad 10 lat temu, bądź osoby z rodzin, które były zaangażowane, bądź czasami też w Syrii mamy do czynienia z taką sytuacją jakby zbiorowej odpowiedzialności, gdzie wystarczy być z konkretnej miejscowości czy dzielnicy, żeby być zatrzymanym na checkpoincie przez wojsko Asada. Więc na pewno powrót do Syrii dla tych osób bezpieczny nie jest, co nie znaczy, że osoby nie wracają. Wracają dlatego, że w Libanie jest tak źle, że czasami nie ma wyjścia. Co mają w Syrii? Bardzo często nie mają nic, ale część osób przynajmniej ciągle ma jakiś dom albo może ruiny domu, który można by odbudować, podczas gdy w Libanie przez trwający kryzys ekonomiczny no jakby sytuacja, warunki życia naprawdę są bardzo trudne, pogarszają się w zasadzie z każdym dniem, więc niektóre osoby po prostu nie mają innego wyjścia, tylko do Syrii wracają. Uprzedzając ewentualne pytanie, nie do końca wiadomo, ile to jest osób, na pewno to nie są masowe powroty. Rozumiem. Czy te uchodźczynie, którymi ty się zajmujesz, które badałaś, to są właśnie kobiety, które uciekły z Syrii po rewolucji? Czy też może, nie wiem, wcześniej, później? Większość osób to są kobiety, które uciekły po rewolucji. Bardzo duża część z nich, zwłaszcza z kobiet, które prowadzą organizację, z którą ja współpracowałam, albo z którymi ja współpracowałam, bo tych grup inicjatyw jest tam też sporo. Większość tych kobiet była aktywnymi uczestniczkami rewolucji, pełniąc bardzo różne funkcje, organizując protesty, organizując wsparcie humanitarne podczas oblężeń, przemycając leki i żywność do oblężonych miast, prowadząc gdzieś pokryjomu zajęcia dla dzieci. Więc naprawdę wszystkie możliwe funkcje, jakie, jeżeli w ogóle możemy sobie wyobrazić jeszcze, jakie funkcje konieczne są w czasie rewolucji, oblężenia czy wojny, to one były w to zaangażowane. W ogóle ta organizacja Women Now for Development, z którą ja współpracuję właśnie od 5 lat, to jest organizacja, która jakby wyrosła z rewolucji i próbowała w jakiś sposób te rewolucyjne idee kontynuować na uchodźstwie, też rozszerzając takie rozumienie tego, czym jest polityka i jak tą politykę można uprawiać, nie mając swojego kraju w zasadzie, tak? I żadnej perspektywy na to. Część kobiet wyjechała, sama może nie uczestniczyła w protestach, ale ich rodziny uczestniczyły. A część oczywiście, chociaż jest to mniejszość, no to były osoby, których może rodziny politycznie nie były zaangażowane, no ale prawda, straciły dom, straciły źródło dochodu, jakiekolwiek godne warunki życia i dlatego decydowały się migrować. Ja tylko tutaj jest takie, Tadeusz Kubicz powita z Mazur chłodno, no właśnie, wszędzie jest teraz w Krakowie chłodno. Też chłodno. Ach, no tak, jeszcze smog macie, to już w ogóle dramat.
Ale my wyjeżdżamy, ja też za 2 tygodnie, nie, za 5 dni, 6 dni wyjeżdżam też w cieplejsze miejsce. Słuchajcie, ja bym chciała tylko powiedzieć tutaj, o, to jest nowy numer pisma. Swoją drogą bardzo dobrego magazynu, mam nadzieję, że czytacie. I tutaj jest artykuł, dzięki któremu ja w ogóle na Ingę trafiłam, choć okazało się potem, że znamy się z zupełnie innego środowiska tanecznego. O, czy ja dobrze pokazuję? O, i tu jest artykuł napisany Rewolucja przytula swoje córki, napisała go Aleksandra Lipczak, ale właśnie przy twoim bardzo dużym udziale. I właśnie tutaj, co chciałam zwrócić, przeczytajcie, bo to, że my tutaj sobie rozmawiamy, to jedno, ale myślę, że nie wiem, czy wszystkie te historie tutaj opowiesz nam, więc też warto przeczytać artykuł. Mnie najbardziej poruszyła ta historia kobiety, która była uczestniczką rewolucji, a jej mąż był zwolennikiem reżimu. I możemy się domyślać, co ona przeżywała. To jest niesamowita w ogóle historia. Słuchaj, ty Inga mówiłaś właśnie o tym, że Liban nie podpisał konwencji genewskiej, czyli oficjalnie nie ma w Libanie obozów dla uchodźców. To jaki status mają uchodźcy w Syrii? Uchodźcy mają status po prostu gości tymczasowych. W tym Świetnie. momencie w ogóle nie ma legalnej możliwości wjechania do Syrii, z Syrii do Libanu, jeżeli nie jedzie się na studia, nie ma się jakiejś umowy biznesowej, bądź nie wyjeżdża się od razu gdzieś dalej, tak? Nie ma się biletu na samolot. Ja nie wiem do końca, jakie teraz są regulacje, ale nie można po prostu sobie wyemigrować w tym momencie do Libanu. Co też nie oznacza, że na przykład uchodźcy nie dostają żadnego wsparcia. Oni nie dostają faktycznie wsparcia od państwa, no bo państwo udaje, że ich nie ma. Uchodźców nie ma, No są tak, Syryjczycy. oczywiście. Ale to jest też tak, że no organizacje międzynarodowe oferują wsparcie takie jakby powiedzieć, niewielkie, zwłaszcza w tym momencie, w sytuacji kryzysu ekonomicznego. Wspominam o tym dlatego, że bardzo często obecność Syryjek i Syryjczyków w Libanie wykorzystywana jest przez libańskich polityków do No właśnie. podżegania konfliktów społecznych, no i jakby takiej zmiany uwagi opinii publicznej z tego, czego politycy i establishment nie robi, prawda, na tego kozła ofiarnego, który tam jest i nie bardzo może coś zrobić w tej sprawie. Więc właśnie jednym zawsze z takich argumentów jest, albo Syryjczycy dostają wsparcie, albo jeszcze dostają to wsparcie w dolarach. Naprawdę, ja to kończę pisząc pracę doktorską 2 miesiące temu, sprawdzałam, to była jakaś kwota $20 miesięcznie. To są naprawdę, to są bardzo ważne pieniądze i często rodziny muszą z tego przeżyć, to są żadne pieniądze. Co nic mnie w postaci rzeczy, no, że jest to ważne źródło dochodu. Jest tam World Food Program, są organizacje międzynarodowe, które jakieś finansowe wsparcie świadczą. Przed zimą dostają jakieś paczki z okazji Ramadanu, święta, dostają jakieś paczki żywnościowe, więc to wsparcie jakieś jest. I to też może jeszcze warto wspomnieć, bo to jest jedna z najważniejszych rzeczy, która się wiąże z tym brakiem statusu uchodźcy i w ogóle z nieregulowaną sytuacją, z trudną sytuacją prawną Syryjek i Syryjczyków. Tam są dość skomplikowane i drogie procedury uzyskania jakiegokolwiek prawa pobytu, takiej rezydencji. I efekt jest taki, że w tym momencie prawie 80% osób nie ma żadnych dokumentów, czyli są tam jako osoby nieudokumentowane. Z czym się oczywiście wiąże to, no po prostu człowiek nie istnieje, tak? Problem jest dostępu do, nie wiem, służby zdrowia, osoby mogą zostać zatrzymane na checkpointach, za brak papierów grozi więzienie, więc do tego więzienia często są, zwłaszcza mężczyźni, wrzucani, czasami na kilka dni, czasami na kilka tygodni, różnie to wygląda. No i też na przykład wiąże się z tym kwestia pracy. Syryjki, Syryjczycy formalnie pracować mogą tylko w 3 sektorach, tak? Czyli w rolnictwie, na budowie i w takich usługach związanych z wyglądem i przyrodą, i to chodzi o zbieranie śmieci. Więc niezależnie jakby od wykształcenia, doświadczenia osób, w zasadzie tylko w tych 3 zawodach, czy gdzieś sektorach mogą pracować. Oczywiście to nie oznacza, że nie pracują gdzieś indziej, no ale to już odbywa się troszkę, prawda, pod stołem czy w szarej strefie.
World Food Program to jest ten pod egidą ONZ? Tak. No właśnie, i tutaj wiesz, czego ja się boję? Trochę, nawet nie trochę, bo już czytałam, że na przykład w Jemenie zmniejszył ONZ, zmniejszył pomoc ze względu na rosnące ceny żywności. Tak. I już może być, i już są, eksperci liczą, że no to w Jemenie w ogóle jest dramat, to już też nasi widzowie wiedzą, bo mieliśmy odcinek o Jemenie, ale właśnie, no, że tam już klęska głodu może być i no, pytanie, czy tą pomoc zmniejszą także dla Libanu. To znaczy pomoc jest zmniejszana z każdym rokiem, tak? Jakby Aha. Syria i Syryjczycy, no to już nie jest temat na, prawda, który zobaczymy w nagłówkach gazet. Oczywiście, że tak, no 10 lat to proszę cię, u nas news żyje 2 dni. Dokładnie, nie? Zwłaszcza teraz W oczywiście w związku z sytuacją wojny w Ukrainie. Ukrainie i ataku Rosji, też bardzo dużo środków została przesunięta dla osób z Ukrainy. No, z jednej strony oczywiście słusznie, z drugiej strony co zresztą, tak? No i jeszcze ja nie pamiętam dokładnie, jakie to były procenty, ale pamiętam, że World Food Program większość swojego zboża miał z Ukrainy. No więc Aha, też no tak. jakby była kwestia po prostu, że oni tego zboża nie mają. Zresztą w Libanie też większość zboża była z Ukrainy, co spowodowało wzrost jeszcze cen chleba i mąki. No tak. Więc sytuacja jest coraz bardziej dramatyczna, a jeszcze chciałabym się właśnie trochę cofnąć w czasie częściowo, bo udział kobiet w rewolucji syryjskiej to w ogóle był fenomen na skalę światową, zwłaszcza na świat muzułmański. Kobiety, które ty poznałaś, ty byś powiedziała nam na przykładzie właśnie jednym czy dwóch, w jaki sposób one się angażowały w te działania w ramach rewolucji? To jeszcze powiem, że tak, że z jednej strony był to fenomen, ale z drugiej strony część Syryjek powie ci, że mówiąc to, warto przypomnieć, że Syryjki, tak jak wszystkie kobiety w całym regionie, angażowały się społecznie i politycznie od lat wielu i wieków wielu, pełniły bardzo istotną rolę w ruchach i walkach o niepodległość przeciwko kolonializmowi. I to Mamy będzie prawda, co powiedzą. dużo ciekawych i ważnych historii. To, co się wydarzyło w przypadku wielu kobiet czy wielu krajów, zresztą to nie mówimy tylko o krajach arabskich, że po rewolucjach kobiety zostały z powrotem wypchnięte do Dokładnie. domów. Zresztą no, czasami mówi się o tym, że no, u nas w latach 90. też niektórzy taki pomysł mieli, że może to byłby dobry kierunek, tak? Więc to jest Tak. pewna niestety jakaś taka tendencja po rewolucjach, która się wydarza. Kobiety są super, dopóki, prawda, pracują, bo mężczyźni walczą albo tam organizują, no ale później może już nie wrócą do domu. Więc to jest też coś, czego Syryjki najbardziej się boją, jakby po tej rewolucji i wojnie, jeżeli to się wydarzy. Jeśli chodzi o kobiety, no to ja może też w tym momencie zachęcę raz jeszcze do przeczytania tego artykułu, o którym wspomniałaś, o którym jeszcze możemy później porozmawiać, bo on oprócz tego, że jest w piśmie wydrukowany, jest też na stronie w wolnym dostępie. Więc można sobie go przeczytać nawet nie idąc do O. kiosku. I tym wolnym dostępie mam nadzieję, że pozostanie. Ale Aha. jeśli chodzi o kilka słów o tych kobietach, o których tam piszemy, czy z którymi ja współpracowałam, to jedną dla mnie osobiście z najważniejszych kobiet jest Ola, o której możecie przeczytać w reportażu. Ola pochodzi z takiej miejscowości Salamija w Syrii. Pochodziła z rodziny komunistycznej, raczej progresywnej. I ona była nauczycielką. Tylko, że zawsze jakby po prostu. Wielokrotnie mi to opowiada, że ona zawsze czuła, że ta rewolucja nadchodzi, i jakby czuła, że to państwo jest państwem autorytarnym, jest państwem przemocowym u niej w domu. Mówiło się dość dużo o przemocy, o opresji, o bezpodstawnych aresztowaniach sąsiadów, znajomych, członków rodziny. No więc dla niej to było oczywiste, że ta rewolucja nadejdzie. Zresztą trochę jest o tym w reportażu, że ona wielokrotnie, pomimo tego, że było to niebezpieczne, rozmawiała o tym ze swoimi uczniami i uczennicami.
No i później spotkali się na rewolucji, na protestach. Zresztą ona tam właśnie jest to też napisane, że ona im mówi, że się spotkają, że jak się coś zacznie dziać, to ona będzie pierwsza. No i powiem wam, że jakby do dziś ona ma kontakt ze swoimi uczniami i uczennicami. Część z nich znalazła się w Europie, szukając lepszego życia, bo Liban naprawdę wiele nie oferuje. Część z nich miałam okazję poznać w Libanie. Po przyjeździe, jak wszyscy się zjechali do Libanu, to organizowali inicjatywy, zwłaszcza na rzecz dzieci i młodzieży, wspólnie, właśnie próbując gdzieś te rewolucyjne idee przekazać. No ale inną też osobą jest na przykład Jasmin, o której też przeczytacie w reportażu, która z kolei pochodzi z takich religijnych, z religijnej rodziny i religijnych środowisk, dość z wierzącą muzułmanką praktykującą i z kolei u niej ta potrzeba zaangażowania aktywnego w rewolucję wynikała z takiego kółka, można powiedzieć, koranicznego, gdzie spotykano się i dyskutowano o religii, o przyszłości, o Koranie, ale dyskutowano krytycznie, odnosząc się również do Gandhiego czy Mandeli, tak? Więc dla niej jakby idea walki bez przemocy i obywatelskiego nieposłuszeństwa to było coś, co ona wyniosła z tych spotkań przy meczecie. No i obie te bohaterki, bohaterki reportażu, moich badań, ale też 5 lat mojego życia ostatniego, one uczestniczyły aktywnie w tak zwanych komisjach koordynacyjnych rewolucji. To były takie komisje, które po prostu zajmowały się organizowaniem rewolucji, strajku, protestów, demonstracji i tak dalej, ale też w momencie, kiedy już dość szybko jednak reżim Asada odpowiedział przemocą na te pokojowe protesty, to były też osoby, które zajmowały się pomocą medyczną, organizowaniem wsparcia dla rodzin zatrzymanych, poszukiwaniem w ogóle, kto został zatrzymany bądź zamordowany. No i później też te komitety w miastach, które zostały na przykład oblężone przez Asada, te komitety były przekształcane w takie, można powiedzieć, autonomiczne samorządy, tak? Które pomimo bycia pod oblężeniem, ja mimo, że to badam kilka lat, to ciągle czasami nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak to wyglądało. Te miasta były oblężone, no i po prostu tymi zasobami, które mieli, próbowali wprowadzać te demokratyczne rządy, samorządy, o których marzyli, o które walczyli. No tak, to rzeczywiście przyznam, że trudne jest do wyobrażenia. Inga, bo ty badasz właśnie, bo obozy dla uchodźców to kojarzą się zwłaszcza tak zwanym prawdziwym Polakom, wiemy o kogo chodzi oczywiście, takich, co to mają wielkie tatuaże z żołnierzami wyklętymi, i nie wiem, skarpetki czarno-białe i jeszcze husarie na plecach, to oni sobie to, przepraszam, wiem, niepolitycznie, niepoprawnie politycznie, w sensie prawdziwi Polacy mają wyobrażenie o obozach dla uchodźców jako miejscach ludzi biernych, którzy tylko biorą zasiłki i tyle. Ty zadajesz temu kłam, pokazując w swoich badaniach, że to często może wyglądać inaczej. I fantastycznie, że to inaczej wygląda właśnie na przykładzie kobiet. I teraz piszesz w tym artykule, no bo nie czytałam twojego doktoratu jeszcze, mam nadzieję, że go opublikujesz, i będę wtedy mogła go przeczytać w całości. Ty piszesz o różnych sposobach właśnie takich oddolnych ruchów, wsparcia, tam Together for Justice na przykład, mówisz o takiej inicjatywie. Jakie są te... O, Gargantua pisze, ja mam skarpetki kolorowe. Słuchaj, jeżeli nie są czarno-białe, biało-czerwone, jeszcze z żołnierzem wyklętym albo husarią, to spoko. Kolorowe lubimy, a jak są tęczowe, to w ogóle też bardzo lubimy. Czy możesz powiedzieć właśnie, jakie są te oddolne prokobiece inicjatywy w obozach dla uchodźców w Libanie? To może jeszcze na początek powiem, że nie wszystkie z tych inicjatyw są w obozach, dlatego że właśnie jak wspominałam o tym, że Liban nie oferuje żadnego wsparcia, nie oferuje również wsparcia mieszkaniowego. Czyli w Libanie w większości miejsc nie zobaczymy tego, co znamy z telewizji, czy prawda, gazet, bądź reportaży różnego rodzaju, czyli takich po prostu takiego pola białych namiotów. To nie znaczy, że ich w ogóle nie ma,
ale one są zorganizowane tak trochę formalnie, trochę nieformalnie. Generalnie osoby same muszą sobie znaleźć kawałek ziemi, dogadać się z właścicielem, dostać jakieś pozwolenie od gminy, co jest dziwne, no bo formalnie obozy nie istnieją, i wybudować sobie ten namiot, czasami z pomocą czy przy wsparciu organizacji międzynarodowych. Więc obozy to jest znaczna mniejszość. Większość osób mieszka w mieszkaniach, często przepełnionych, często o obniżonym standardzie, no ale w mieszkaniach. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jedna z takich kluczowych rzeczy w ogóle w nie powiedziałabym aktywizowaniu uchodźców i uchodźczyń, tak jak powiedziałaś, oni są aktywni. Stwarzanie jakiejś przestrzeni na to, żeby aktywną być, jest kwestia mobilności, nie? Kwestia mobilności, kwestia możliwości dotarcia gdzieś. I tutaj rzeczywiście można powiedzieć, że ta sytuacja w obozach jest trudniejsza, dlatego że trzeba się do nich dostać. I część tych obozów to są takie malutkie oboziki, na przykład 10 namiotów, 20 namiotów, i one są powciskane w różnych miejscowościach i tam jest okej, w sensie ma się dostęp do jakiegoś busa, który jeździ na głównej drodze, tak? Ale akurat na przykład inicjatywa Together for Justice, o której wspomniałaś, tam dziewczyny zorganizowały inicjatywę, takie małe centrum dla kobiet w obozie, który jest naprawdę bardzo oddalony od głównej drogi. I tam nie docierają żadne organizacje pozarządowe. To jest o 20 minut od głównej drogi, tak? Ale tu już trzeba mieć taksówkę albo trzeba iść, prawda, godziny na nogach. Randa, która jest jedną z bohaterek reportażu, bardzo poszła na nogach, chodziła codziennie, przepraszam was, teraz się uduszę. Oczywiście wracam, woda jest. Tak? Dobra. Więc jej udało się, znaczy ona była na tyle zdeterminowana, że zdecydowała się uczestniczyć w różnego rodzaju warsztatach i szkoleniach i docierać do tych okolicznych miejscowości. I ona zainspirowała swoje koleżanki z kursu przywództwa dla kobiet, Women Leadership Program, który właśnie badam, zainspirowała swoje koleżanki do tego, żeby założyć centrum dla kobiet, w których oferowane są różnego rodzaju kursy, dyskusje na temat tego, czego dziewczyny same się wcześniej nauczyły. Czyli to będzie kwestia przemocy ze względu na płeć, ale nie tylko. To będzie kwestia wychowania dzieci, to będzie kwestia wczesnych małżeństw. Ale to też chodzi o kwestię po prostu pobycia razem, stworzenia przestrzeni, gdzie można porozmawiać. Gdzie można przypomnieć sobie o tym, że każda z osób, które wchodzą do tego namiotu, ma wartość, jej wiedza się liczy, jej doświadczenie się liczy i na tym doświadczeniu można coś razem zbudować. I tylko że w tym momencie skończyło się im dofinansowanie i nie mogą kontynuować działań, dlatego że większość dofinansowania pochłania transport. Bo się po prostu nie ma tam czym dostać. Więc dlatego jakby to od razu podkreślam, że w niektórych obozach rzeczywiście trudniej, jeszcze trudniej być aktywistką lokalną, no bo trzeba się stamtąd wydostać. Ale tak jak mówię, obozy to też nie jest norma i niektóre z nich są bliżej drogi, ale niektóre są naprawdę bardzo daleko. Takich centrów dla kobiet powstaje sporo. Jak tylko osoby się spotykają i poznają inne koleżanki, które chcą się zaangażować, to w zasadzie stworzenie takiego małego centrum dla kobiet jest najczęściej wybieranym sposobem zaangażowania, a właśnie dlatego, że one prawie wszystkie z własnego doświadczenia wiedzą, czy z doświadczenia życia w obozie, bo większość Syryjczyków na początku w obozach mieszkała, jak przyjechali, czy w tych zatłoczonych mieszkaniach, że ważne jest mieć taką przestrzeń, do której się wyjdzie. Tak, że jakby oczywiście kursy zawodowe to jest bardzo ważne, wsparcie psychologiczne to jest bardzo ważne, ale kwestia tej wspólnej kobiecej przestrzeni, gdzie kobiety mogą wymienić się tymi czasami wspólnymi, czasami zupełnie różnymi doświadczeniami, jest niezwykle ważna dla po prostu też zdrowia psychicznego. To są oczywiście też różnego rodzaju kursy zawodowe.
starają się gdzieś w tym niezwykle prekaryjnym rynku pracy, odnaleźć i jakoś podnosić kwalifikacje, żeby coś były w stanie robić, prawda? Media społecznościowe, komputer, Photoshopy, różnego rodzaju rękodzieło, no po prostu co tylko uznają, że są w stanie wykorzystać czy sprzedać. Również organizacje krawieckie, te akurat mają się całkiem nieźle, są zakładane. One wiedzą, dlatego bardzo często te inicjatywy działają, no bo one wiedzą najlepiej po prostu, jakie są lokalne potrzeby. Oczywiście, ale też w artykule była mowa o kursach angielskiego i też o zajęciach wsparcia psychicznego. Tak. Mhm. Psychosocial support to się nazywa, to jest takie wsparcie, to nie jest terapia, ale coś takiego pomiędzy taką grupą wsparcia a terapią. I to jest bardzo ważna sprawa, jeżeli jest dobrze poprowadzona. Akurat myślę, że te osoby, które znam, robią to dobrze. No i to jest po prostu jakby kwestia jakby próby wspierania kobiet, wspierania siebie nawzajem w życiu z tym, co się wydarzyło wcześniej, tak? To jest kwestia wojny, to jest kwestia traum różnych, ale to jest dla wielu osób kwestia życia w niepewności, dlatego że w Syrii, ciężko powiedzieć ile, ale jest ponad kilka lat temu, ostatnie dane chyba są sprzed 4 lat, 130 tysięcy zaginionych osób, zaresztowanych, o których głos porwanych, o których no nie ma żadnej informacji czy wieści. No i te osoby mają dzieci, mają żony, mają mężów, którzy czekają, tak? Czekają i nie są w stanie, no nie są w stanie, czy nie chcą, no nie zgadzają się na żałobę, tak? Dopóki nie ma żadnej informacji. Więc to też jest jeden z takich ważnych aspektów, jakby jak żyć w tej niepewności, ale też właśnie, że ja pamiętam, jak w marcu słuchałam czy obserwowałam, byłam akurat w Polsce w momencie, kiedy uchodźczynie z Ukrainy zaczęły tutaj przyjeżdżać, no i dość dużo mówiło się o traumie, co z jednej strony mnie cieszyło, że zaczyna się, że jest jakaś taka świadomość tego, że prawda, no uchodźcy jak przyjeżdżają, no to jakby dużo przeżyli czy przeżyły i to może mieć wpływ na ich życie, ale tym rozmowom o traumie, nie mówię, że wszyscy na pewno byli dziennikarze, którzy robili to inaczej, ale gdzieś w tym, co ja czytałam czy słuchałam, tym rozmowom o traumie towarzyszyło właśnie takie założenie bierności, tak? No to przyjeżdżają te straumatyzowane osoby, no to co one zrobią? Przecież one nie dadzą rady pracować, przecież nie dadzą rady, potrzebują wsparcia, kto im tego wsparcia udzieli? No odpowiedź była prosta, udzielą im ukraińskie psycholożki, które również są uchodźczyniami, no ale właśnie też jakby to, co, no większość kobiet, z którymi ja pracuję w tych organizacjach czy inicjatywach, to są osoby z traumą. No tak, oczywiście. Tego rodzajem, tak? No i właśnie jakby to oczywiście, że są osoby, które potrzebują czasu, odpoczynku, ciszy, spokoju i nie chcą się w nic angażować i to będzie ich strategia, ale w przypadku większości jednak to będzie chęć działania, chęć pracy, chęć zapewnienia dobrego życia swojej rodzinie, to będzie sposobem radzenia się z tą traumą, nie? I, no i przynajmniej większość osób, z którymi ja pracuję, no tak z tą traumą próbuję żyć, właśnie poprzez działanie, poprzez wspieranie siebie nawzajem. Za chwilkę jeszcze zapytam Cię o więcej szczegółów tych kursów i jak to wygląda, ale teraz króciutka przerwa na muzykę i za chwileczkę wracamy do rozmowy. Angelina, Angelina, Angelina was my love. Angelina, Angelina. Angelina was my love. L'aime qui contente, m'attient à personne, et tu as
Et tes audits, topé en viale. Angelina. Jeśli do haseł o prawach kobiet jednym tchem dołączamy prawa człowieka, to dlaczego na świecie za uniwersalne uznaje się to, co męskie? Przyglądamy się nie tylko feminizmowi i patriarchatowi, ale przede wszystkim rzucamy rękawice niesprawiedliwościom społecznym i opresyjnej kulturze, które dotyczą nas wszystkich. To jest Wojna z Dominiką Kasprowicz. Każdy czwartek od 21 w Resecie Obywatelskim. No Dominika dopiero w czwartek, ale dzisiaj też w klimacie mocno feministycznym. Inga Hajlerowicz jest moją gościnią, socjolożka, doktorantka na Uniwersytecie Jagiellońskim i rozmawiamy o syryjskich uchodźczyniach w Libanie i o tym, jak odzyskują sprawczość, jak to ładnie zostało ujęte w artykule Uchodźczynie odzyskują sprawczość, który ukazał się na łamach magazynu Pismo. Inga, chciałabym Cię też zapytać właśnie, jak to tak, mówiłaś, jak to stworzone, jakie są te kursy, ale mnie na przykład zainteresowało te kursy przywództwa. Jak to wygląda w praktyce? Jak to wygląda w praktyce? Myślę, że można to porównać do takiej feministycznej wersji naszych lekcji wiedzy o społeczeństwie, gdyby one były poprowadzone dobrze, może nie poprowadzone, ja nie najlepiej. Gdyby nie było to historia i teraźniejszość z podręcznika profesora Rożkowskiego, powiedzmy to wprost, nie ja mogę powiedzieć. No więc gdybyśmy taką lekcję wiedzy o społeczeństwie z kursem partycypacji obywatelskiej, tylko w wersji feministycznej, myślę, że tak bym to ujęła, no bo tak naprawdę część tych kursów była podobna do kursów, które wcześniej czy obserwowałam, czy prowadziłam, czy w Krakowie dla inicjatorów, inicjatorów lokalnych, czy w Kolumbii lata temu miałam okazję obserwować. Czyli generalnie idea była taka, no, że tak, no, politycznej zmiany w Syrii nie będzie w najbliższym czasie, niestety. No ale jak, co w związku z tym zrobić? To znaczy, że osoby mają czekać i na co, tak? Więc jakby te aktywistki, z którymi ja współpracowałam z organizacją Women Now, wyszły z założenia, że no, zmianę można wprowadzać tu i teraz, nie? I że im bardziej kobiety będą aktywne i zaangażowane teraz, tym łatwiej będzie im tworzyć tą wymarzoną Syrię w przyszłości i tym ta Syria będzie bardziej równościowa, demokratyczna i feministyczna. I takie było założenie, a drugim też takim założeniem wydaje mi się, że dla mnie bardzo ciekawym, jak one o tym mi pierwsze powiedziały, to ta chęć
poszerzania bazy społecznej syryjskiego ruchu społecznego, czy społeczeństwa obywatelskiego, czy ruchu kobiecego, czy feministycznego w regionie. Oczywiście jest bardzo dużo wspaniałych aktywistek syryjskich, działających na tym poziomie międzynarodowym, w Europie, w Genewie, przy procesach pokojowych i tak dalej, no ale ich jest garstka, tak? Więc tutaj jest takie założenie, żeby po prostu jakby poszerzać tą bazę ruchu, żeby tych kobiet na poziomie lokalnym było dużo, żeby one mogły tą zmianę wprowadzać na poziomie lokalnym, ale też wspierać te kobiety, które w jakiś sposób tam, można powiedzieć, że je reprezentują na tym poziomie międzynarodowym. Więc w praktyce wygląda tak, że to są po prostu trwające kilka miesięcy kursy, gdzie one spotykają się czasami raz na dwa tygodnie, czasami raz na miesiąc i dyskutują na temat polityki, systemów politycznych, praw kobiet, praw człowieka, również krytycznie dyskutują, genderów, komunikacji, bardzo ważne zawsze dla wielu osób, z tego co mi mówią później, są właśnie zajęcia z mediacji, komunikacji bez przemocy, takich rzeczy, które bardzo się przydają w pracy też codziennej. Ja to podejście w ogóle nazywam sobie w doktoracie takim podejściem jakby takiej no, intersekcjonalnej praktyki rzeczywiście, czyli idea jest taka też, że zaprasza się na takie kursy kobiety, one wszystkie są uchodźczyniami, one wszystkie są Syryjkami, ale są bardzo różne, tak? Bo nagle w jednej sali mamy kobiety, które skończyły 6 lat czy 7 lat podstawówki, bo zostały wydane za mąż w wieku lat 15, ale mamy kobiety, które skończyły studia i dziewczyny, które były menadżerkami banków i które były nauczycielkami, wdowy, dziewczyny, które nigdy nie wyszły za mąż, albo takie, które mają męża i czwórkę dzieci. I jakby w tej grupie już mamy różnicę. Więc dla mnie na przykład ten warsztat jest też takim, że można powiedzieć, miejscem, gdzie można wypróbować pewne rzeczy, zobaczyć jak to jest, no bo trzeba się dogadać, tak, żeby się wspólnie uczyć. Więc jest po prostu takim miejscem treningowym, jak też, jak przygotować się do tego, jak później będzie się pracowało z jeszcze bardziej różnorodnymi grupami czy społecznościami. I to, co jest jakby kluczowe, to to, że to głównie Syryjki i Syryjczycy prowadzą te warsztaty, czasami wspierani przez lokalnych libańskich trenerów czy aktywistów i aktywistki, czasami wspierane przez międzynarodowe trenerki. Ja też mam przyjemność być trenerką w tym programie, ale to jest jakby, to jest dodatkowo, tak? Kluczowa jest jednak ta praca z osobami z własnej społeczności i to jest, jak możemy powiedzieć, że jest to bardzo podobne do idei pedagogiki krytycznej, która co prawda ma swoje korzenie w Brazylii, ale można powiedzieć, że jest to właśnie pedagogika krytyczna, pedagogika feministyczna, czyli oczywiście, że trenerzy i trenerki przychodzą z wiedzą, ale to, co jest najważniejsze, to to, z czym te kobiety przychodzą. Ze swoim życiowym doświadczeniem, ze swoimi opiniami, ze swoimi pomysłami, które są tak samo wartościowe, jak to, z czym przychodzą trenerzy i trenerki. I to ta ich wiedza jest punktem wyjścia do nauki, do wspólnej nauki. Nie, no to brzmi to bardzo ciekawie, naprawdę świetne inicjatywy. Czy one przynoszą jakieś wymierne korzyści? Tylko od razu mówię, żebyś, proszę cię, żebyś dobrze mnie zrozumiała. Dla mnie wymierną korzyścią jest zarówno z jednej strony to, że tak jak było napisane w artykule, że udało się rozwiązać ponad 60 narzeczeństw, gdzie panna młoda była nieletnia i to jest wymierny sukces. Tak samo wymiernym sukcesem dla mnie jest to, że dziewczyna odważy się wyjść sama z domu bez męskiego opiekuna, tak? I powie tatusiowi nie, ja idę na przykład do szkoły. Albo chociaż dobrze o sobie pomyśli o tym, że nie wiem, jest wartościową, odważną kobietą. Dokładnie. Więc ja mam też takie rzeczy na myśli. To ten rozdział ma 80 stron doktoratu, bo duża część właśnie jest o tym, że ja starałam się zmapować, wiesz, w jaki sposób te zmiany, właśnie też zwracając uwagę na to, dlatego on jest taki długi, bo chciałam zwrócić uwagę na to, że te różne rodzaje politycznej aktywności, bo ja to nazywam polityką wszystko to, o czym właśnie powiedziałaś, one są tak samo ważne.
I to nie jest jakiś też linearny proces, nie? Że on gdzieś do nas prowadzi. Każda z tych właśnie małych zmian, małych ingerencji w różnego rodzaju relacje władzy jest tak samo ważne. Więc no, w zasadzie już świetnie podsumowałaś to wszystko, co gdzieś z tych badań wychodzi. Czyli to są zarówno już te małe zmiany, jakby to, że osoby zaczynają na nowo czuć się pewne siebie, zaczynają myśleć w ogóle o sobie samych, nie? Zaczynają myśleć o tym, że może mają jakąś przyszłość, nie? Nawet w ograniczonych gdzieś tych warunkach, w których żyją. To są różne rodzaje zaangażowania na rzecz społeczności lokalnej, co ja nazywam indywidualnymi interwencjami, czyli te dziewczyny stają się takim punktem odniesienia dla innych kobiet w swojej społeczności i czasami to może być obóz, czasami to może być ulica albo po prostu budynek jeden, gdzie one stają się tymi liderkami, do których można się zwrócić po wsparcie, zapytać się, gdzie można zapisać dziecko do szkoły, przyjść w momencie, kiedy trzeba, nie wiem, kiedy szukają jakiegoś wsparcia finansowego albo chcą z kimś coś przegadać, tak? One się stają tym punktem odniesienia i tutaj właśnie bardzo często te umiejętności negocjacji i mediacji się przydają, bo właśnie one pełnią tą rolę mediatorek często z rodziną później, z rodzinami innych kobiet. Mhm. To są wszystkiego rodzaju te inicjatywy już bardziej kolektywne, czyli te, o czym wspomniałyśmy, te centra dla kobiet, które powstają, różnego rodzaju kursy, różnego rodzaju projekty, różnego rodzaju współdzielnie. No i później to też jest kwestia tego, w jaki sposób one są w stanie wykorzystać tę wiedzę i umiejętności do tego, żeby wychodzić na ten poziom już ponadlokalny, czyli uczestnictwo w różnego rodzaju kampaniach dotyczących na przykład na rzecz zakończenia konfliktu w Syrii, czy uczestniczą w ruchu Families for Freedom. To jest ruch na rzecz, ruch przeciwko nielegalnym aresztowaniom, tak? I tym zaginięciom, o których wspomniałam wcześniej. Więc są to naprawdę bardzo różne rodzaje aktywności, ale też myślę, że podsumować można to tak, że z taką wymierną umiejętnością, chociaż nie dla każdego to zabrzmi jako wymierne, jest umiejętność nazywania rzeczy po imieniu i nazywania pewnych relacji władzy i opresji. Ja myślę, że to jest gdzieś tam kluczowe, dlatego że też jakby prezentując gdzieś, wiesz, w tej rozmowie ten taki optymistyczny obraz, bo on jest optymistyczny i one robią niesamowite rzeczy, to i są bohaterkami, ale są tak samo ofiarami systemów wszelkiego rodzaju i one są bohaterkami, ale w tym naprawdę trudnym kontekście i to jest zarówno kwestia czasami przemocowej rodziny, chociaż nie zawsze, bardzo często rodzina jest wspierająca, ale to są te różne nakładające się warstwy opresji wynikające z tego, że są nie są we własnym kraju, nie mają często prawa pobytu. Oprócz tego mamy te kryzysy ekonomiczne, więc to są różne rodzaje opresji, której one doświadczają i też właśnie wspólnie poprzez ten proces edukacyjny uczą się, jak to nazywać. Nie zawsze można zmienić, tak? Bo systemu ekonomicznego całego czy geopolitycznego nie zmienimy, ale też jakby próba zrozumienia, co tą ich sytuację powoduje czy utrudnia. Ja się tak tutaj zajrzałam do artykułu, ale w tej chwili tego już nie znajdę, bo to, o czym mówiłaś, było bardzo ładnie ujęte i to mnie bardzo mi się spodobało w artykule. Właśnie Aleksandra Lipczak to ładnie ujęła, albo która z jej bohaterek, teraz już tego nie znajdę, że to nie są historie o sukcesie, tak? Że to nie jest jakiś success story, chyba takiego słowa użyła, żeby nie podchodzić do tego tylko i wyłącznie w ten sposób. To bardzo, bardzo istotne właśnie. Tak, ja może jeszcze powiem właśnie, że autorką reportażu nie jestem ja, tylko jest Aleksandra Lipczak, tak jak wspomniała dziennikarka i pisarka, której ja zaproponowałam napisanie tego reportażu kilka lat temu, bo dla mnie bardzo jest ważne, żeby te badania, które ja robię, żeby ten głos osób, te historie, którymi one się ze mną podzieliły, żeby to było dostępne. Jakby bardzo będę się cieszyć, jeżeli przeczytasz mój doktorat, ale myślę, że będziesz jedną z niewielu osób. Więc tak powstał pomysł tego reportażu, no więc gdzieś oczywiście dużo ta praca cała pisarska to jest Ola, aranżowanie tego i gdzieś części analityczne moje i wspólne, nie? No ale właśnie to jest gdzieś, to było dla nas kluczowe w tej pracy, tak? Że żeby jakby wychodzić też poza te binarne takie podziały, nie? Że czasami się przedstawia uchodźczyni jako ofiary tylko, tak. Albo pokazuje się je tylko i wyłącznie jako bohaterki,
A one mogą być i tym, i tym, i bardzo wieloma postaciami i charakterystykami ponad to, nie? Żeby jakby niuansować ten obraz, żeby pamiętać, że nie ma kogoś takiego jak uchodźczyni syryjska, bo one będą z różnych miejscowości, będą mieć różne historie, klasę społeczną, wykształcenie, kolor skóry, tak? I nie ma czegoś takiego, musimy jakby niuansować ten obraz i pamiętać o tej jakby wewnętrznej różnorodności. I jeszcze a propos tego artykułu w piśmie, tutaj trzeba zwrócić uwagę na, ja tego szukam, bo sobie wynotowałam, na świetne, kurczę, tego nie będzie tak widać, ale naprawdę warto, żebyście Państwo zajrzeli, bo są fantastyczne ilustracje, może tak przybliżę, chociaż troszkę będzie widoczne. To autorką tych ilustracji jest syryjska ilustratorka Dima Nahawi. A to jest szy, tak? Bo ja mam angielską wersję i nie wiem, czy to jest chy charczące arabskie, czy to jest po prostu szy. Nahawi. Dobrze. Tak, bo mam tylko angielską transkrypcję, której nienawidzę serdecznie. Czyli i zazwyczaj tak wytłumaczę swój błąd widzom, bo CH często jest w polsku, w transkrypcji polskiej jako tak zwane charczące ch, czyli pieróg z kropeczką i stąd myślałam, że to może to, ale po angielsku oczywiście jest to szy, czyli Dima Nahawi, autorka naprawdę rewelacyjnych ilustracji. Oczywiście no świetnie, że to kobieta ilustruje ten artykuł. I tutaj jeszcze Tomasz Szyndralewicz pyta, Inga, czy te tajne komplety, one nie są tajne właśnie, nie obawiają się ortodoksów religijnych. Czy oni gotowi spieprzyć bezinteresownie? Obawiają się, też odsyłam do reportażu, bo tam w zasadzie jest to też opisane, w jaki sposób one starają się też to negocjować. Miały też akurat tutaj, myślę o kampanii przeciwko małżeństwom dzieci, w które bardzo wiele z tych dziewczyn, z którymi pracowałam, była zaangażowana. Więc to wyglądało tak, że one starały się, same są muzułmankami i mają świadomość tego, że te interpretacje Koranu są bardzo różne w bardzo różnych kwestiach. Więc też same, uprzedzając tą sytuację, zwróciły się do różnego rodzaju duchownych, religijnych, wszystkich możliwych religii i wyznań, a ich jest sporo w Libanie, i poprosiły też ich o komentarz. Więc one, oczywiście tych bardziej progresywnych, nie tych konserwatywnych, więc miały też taką jakby podkładkę religijną, żeby pokazać, no halo, ale tu jest tak napisane, to mówi szariat, takie są prawa dotyczące małżeństwa dzieci, jest to tak samo zakazane w prawie religijnym, tak? Więc one też starały się jakby, przez to, że były ze społeczności, trochę wiedziały, co może je czekać, z czym się będą mierzyć, i jakby starały się temu przeciwdziałać, nie? Starały się szukać argumentów różnego rodzaju, również religijnych, i jakby mieć taką podkładkę gotową. To nie znaczy, że oczywiście one nie spotkały się z nieprzyjemnościami z różnego rodzaju, ze strony różnych meczetów, którzy jakby krytykowali jawnie ich działania, ale właśnie tutaj stąd też jest ta istotność tego takiego, co, o czym powiedziałam na początku, poszerzania tej przestrzeni, tej bazy działania, tak? Że jak my będziemy coraz więcej tych kobiet i mężczyzn też włączać w te procesy, to nagle to nie będzie 5 aktywistek przeciwko całemu społeczeństwu, tylko to będzie, prawda, już to społeczeństwo, które się zmienia. Warto wspomnieć tutaj o kampanii, na przykład to, że w ostatnim etapie kampanii to mężczyźni byli tą najbardziej aktywną właśnie stroną. Tak? I o to chodziło, żeby to mężczyzn w bardzo różnym wieku, z bardzo różnych, tak samo jak powiedziałam, klas społecznych, z różnym poziomem wykształcenia, włączyć do tej kampanii, żeby oni byli pewnego rodzaju ambasadorami tej sprawy, tak? Więc to też oczywiście musimy pamiętać, że jest to społeczeństwo patriarchalne, tak jak i polskie jest patriarchalne, i kobiety mierzą się, no, może z większą ilością przeciwieństw, tutaj już nie będę z tym dyskutować, niż w Polsce, no ale też wsparcie ze strony męskich członków rodziny jest, prawda? I dlatego one zdecydowały się jakby też to mobilizować, bo często mężczyznom łatwiej innych mężczyzn przekonać niż kobietom.
Tak, wiesz, nie, bo przypomniało mi się właśnie, jak wczoraj usłyszałam świetny dowcip, świetny w cudzysłowie właśnie, co było przymiotem dowcipu gwałt, więc tak, jeśli chodzi o mierzenie się z różnymi rzeczami, to w Polsce też mamy z tym ciągle jeszcze ogromny problem. No ja coś o tym wiem, pracując w mediach od 20 lat, to nie jest środowisko przyjazne kobietom. Niezależnie od szerokości geograficznej w Polsce także. To, co zwróciło na mnie moją uwagę w tym reportażu jeszcze, to, że nie przejęzyczyła się Healing with Purpose, taka inicjatywa. Leczenie poprzez cel, leczenie z celem. Coś takiego jest. No jest to, myślę, że to jest właśnie troszkę to, o czym powiedziałam wcześniej, o tym wierzy, jakby to wsparcie psychologiczne, które dostaje się od moderatorki, ale też od siebie nawzajem, no ono ma, jakby jego celem jest to przetrwanie w tej sytuacji, w której jesteś, nie? I jakby to powolne też zachęcanie do. Może nie zachęcenie, takie tworzenie właśnie tej przestrzeni do rozmowy na początku w tym mniejszym gronie i takie wsparcie dla tych kobiet, które chcą później angażować się bardziej na rzecz społeczności, nie? Czyli to jest jakby jednak to takie założenie, no, że też żeby wspierać innych, musimy wspierać siebie, nie? Więc jakby i też może różni się to od terapii, gdzie ma to elementy terapii, no, że tutaj właśnie celem jest to, że rozmawia się też o tych przeszłych traumach, no ale jakby fokus jest na tu i teraz, nie? Bo jakby niestety nie ma przestrzeni na to, żeby wszystko omówić. Te programy są za krótkie, ich brakuje, jest za mało osób prowadzących, jest za mało trenerek, więc niestety tutaj nie ma do końca przestrzeni na taki proces terapeutyczny, jaki może byłby potrzebny, nie? Jakiego byśmy sobie życzyli. Przepraszam, tylko odpowiem komentarz. Darek Bielecki pisze: problem w tym, że w pismach piszą jedno, a każą robić co innego jak w polityce. To tak, ale też chodzi o to, że islam przez długi czas dozwalał, dobrze mówię, zezwalał na interpretację i każdy muła, imam na swoje potrzeby mógł niestety Koran interpretować po swojemu. W końcu drzwi ijtihadu zostały zamknięte, co przekładając na język ludzki oznacza, że nie można interpretować Koranu. No ale szkoda, mleko się wylało, szkoda została wyrządzona. Ponadto w wielu krajach do islamu przeniknęło coś takiego jak prawo zwyczajowe. Ja wielokrotnie Właśnie. mówiłam, że na przykład obrzezanie kobiet, czy to biczowanie cudzołożnic jest niczym innym jak pokłosiem prawa zwyczajowego, a nie prawem, nakazem islamu. Przepraszam. Chciałam ci tylko Dzięki za jeszcze inny. wyjaśnienie. Tak, no. Nie pracuję na uczelni, ale gdzieś tam Blanka, doktor Blanka się ciągle niestety we mnie odzywa. Zresztą dlatego też zapraszam gości w tematach, których się nie znam, mniej się znam, nie znam, bo taki jest cel Azja Incognita, czyli edukacja orientalna. Słuchaj, bo oprócz tego, że te kobiety musiały uciekać ze swojego kraju, żyją w obcym świecie, w obcym kraju, w obcych warunkach często. No, jeszcze Liban i Syria kulturowo są sobie bliskie, językowo są sobie bliskie, można się dogadać bez większego problemu. Te dialekty są jednak bardzo do siebie podobne. Ale teraz jeszcze jest ten dramat w postaci kryzysu ekonomicznego w Libanie. W Libanie, w którym kiedyś Libańczyk nie podjąłby się pracy jako kelner, bo to go uwłaczało. Teraz no, ludzie podejmują się każdej pracy. Więc jak ten kryzys ekonomiczny, bo ty to widzisz na własne oczy, wpłynął właśnie jeszcze bardziej na sytuację uchodźczą? To zanim przejdę do praktykaliów, to może taka refleksja, jak to jest z tym patriarchatem i tą przemocą wobec kobiet, nie? Że jakby już nie wchodząc w szczegóły, no ale tak jak powiedziałaś, to są też te kwestie jakby kultury regionalnej, prawda? Nie tylko kwestia religii i tak dalej. Oczywiście tak jest, ale ja gdzieś zgadzam się z różnego rodzaju komentarzami czy analizami
kobiet, badaczek z tego regionu, zresztą co mi się nie zgodzić, one lepiej wiedzą, nie? Że jakby kultura, nie ma czegoś takiego jak kultura wyciągnięta z kontekstu tego materialnego czy historycznego, nie? I mamy dowody na to, że militaryzacja kraju, obecność wojny bądź broni zwiększa przemoc, nie? Skalę przemocy domowej na przykład, nie? Ale też, że po prostu bieda, wykluczenie, to też będzie zmieniać tą kulturę patriarchalną bardzo często na gorzej, tak? I to jest, nie będę powiedzieć, tylko to jest skomplikowany proces, jakby z jednej strony dla uchodźczyń przyjazd do Libanu i taki rozpad tymczasowy różnego rodzaju ról społecznych związanych, nie wiem, z kobietami, z rolą kobiet i mężczyzn, spowodowało otwarcie takiej przestrzeni, że one mogły nagle, te, które nie mogły wcześniej, bo niektóre mogły, ale te, które nie mogły, nie wiem, podejmować pracy czy realizować się w przestrzeni publicznej, one nagle były zmuszone trochę, żeby to zrobić przez kontekst, co otworzyło jakby takie nowe przestrzenie emancypacji, no ale z drugiej strony, tak jak powiedziałam, właśnie militaryzacja, bieda, życie w ciągłym strachu też czasami będzie powodowało taką, no takie zmagało takie tendencje, nie wiem, przemocowe członków rodziny, chęć kontroli kobiet, często z obawy jakby o ich życie czy ich zdrowie, tak? Więc jakby to, więc ten kryzys, oczywiście on na przykład już wiadomo, zresztą COVID też, bo tutaj oczywiście mamy czas pandemii, pokazuje, no, że na przykład wzrasta poziom przemocy wobec kobiet związany, ja to absolutnie nie usprawiedliwiam, nie? Ale też z przebywaniem na małej przestrzeni, frustracją, różnego rodzaju zaburzeniami, które wychodzą w takich sytuacjach. Tak. Kobiety tracą pracę. Jest z uczestniczek moich badań, część z nich była zmuszona zrezygnować z pracy, dlatego że praca jest tak mało warta, tam jest gigantyczna inflacja i w tym momencie zmienia się cały czas kurs lokalnej waluty i ciągle jakby ceny są ciągle w stosunku do dolara, a lokalna waluta no jest coraz mniej warta, tak? Więc może kiedyś one zarabiały mało, ale coś, w tym momencie to jest praktycznie nic, no i dochodziło do sytuacji, gdzie 3/4 na przykład albo czasami całość czyjejś wypłaty była przeznaczana na transport, tak? Na busa do pracy. No to jaki to jest sens w tej sytuacji pracować, jeżeli człowiek nic nie zarabia, tak? A pracuje 8 godzin dziennie. No więc to jest niestety problem. Oprócz tego, tak jak wspomniałaś, kryzys zmusza Libanki i Libańczyków do brania pracy, której wcześniej by nie brali. Liban, nie będziemy wchodzić w analizy, co kryzys syryjski, wojna, czy zrobiły dobrze Libanowi, czy źle, bo myślę, że to jest skomplikowana sprawa, no ale jakby Syryjczycy byli tanią siłą roboczą. No byli, oczywiście. W tym momencie, na czym Libańczycy korzystali, tak? I libański biznes również, nie mówiąc już o milionach z pomocy humanitarnej i rozwojowej. W tym momencie Libańczycy też są zmuszeni do tego, żeby te prace brać, co oznacza, że tej pracy dla Syryjczyków jest jeszcze mniej, tak? Państwo ma jeszcze mniej pieniędzy, więc otwiera jeszcze mniej klas dla Syryjczyków, co oznacza, że jeszcze mniej dzieci jest w szkołach publicznych, to jest mniej niż 50%, tak? Więc jakby te konsekwencje są naprawdę na wielu, wielu polach, na wielu płaszczyznach. I powiem tak, ja ile razy, bo ja mieszkam w Bejrucie teraz, ale prowadzę badania i pracuję w Dolinie Byka, ile razy ja jadę tam, to ja nie wiem jak oni są w stanie, jak te kobiety są w stanie zorganizować te pieniądze, żeby mieć co jeść. Mam wrażenie, że w Bejrucie kryzys widać jeszcze bardziej. BK zawsze była raczej relatywnie biedna, więc może to nie jest takie widoczne, no ale wiem ile osoby zarabiają, wiem ile dostają z tych pieniędzy z organizacji międzynarodowych, nie wiem jak sobie radzą. Z czym się jeszcze wiąże kryzys? Ekstremalnie drogie przejazdy i transport. Co oznacza transport do pracy, ale też transport do szpitala, ale też utrzymywanie znajomości, tak? Te kobiety, one się poznały na tych kursach. Bardzo ważna była utrzymanie tej społeczności. W tym momencie to jest praktycznie niemożliwe, oprócz WhatsAppa, bo nikogo nie stać na to praktycznie, żeby koleżankę odwiedzić. To oznacza, że trzeba mieć jeszcze więcej pieniędzy na ruszenie jakiegokolwiek programu albo projektu, bo trzeba osobom zapłacić za dojazd, bo one inaczej
nie mają jak dojechać, tak? Więc to jest transport, to jest kwestia, no oczywiście bardzo drogiej żywności i braku prądu. W Libanie generalnie państwowego prądu bywa w Bejrucie godzinę, dwie dziennie. W części Doliny Beka oni mają akurat swoją elektrownię, więc tam osoby w obozach miały więcej prądu niż ja w Bejrucie, w centrum Beka, w innych miejscowościach. Bywa, że państwowego prądu nie ma w ogóle. Jest prąd tylko i wyłącznie na diesla. Diesel jest bardzo drogi, tak? Więc tu mówimy naprawdę, tak samo to dotyka Libańczyków i Libanki, mówimy naprawdę o sytuacji takiej prekaryjnej, bardzo trudnej, która będzie utrudniać jeszcze tą no, dość trudną i skomplikowaną sytuację uchodźców przed kryzysem. Bardzo Ci dziękuję, Inga. Wiem, że się umawiałyśmy na trochę krócej, przedłużyłam znowu. Tak to jest, jak się dobrze rozmawia z fajnym, ciekawym człowiekiem, który ma coś ciekawego do powiedzenia i ja wtedy bez opamiętania nie patrzę po prostu na zegarek. W każdym razie strasznie Ci dziękuję za to, że dzisiaj tutaj ze mną byłaś, że podzieliłaś się z nami tym doświadczeniem i tą wiedzą. Inga Hajderowicz, socjolożka, doktorantka na Uniwersytetu Jagiellońskiego, była moją gościnią. Wszyscy tutaj teraz na czacie bardzo proszę o mocne kciuki, bo Inga już pracę doktorską złożyła. Ja wiem, słuchajcie, wiem, jaki to jest moment, kiedy nagle już nie masz co pisać i czekasz na opinię. I to jest dramat. Także trzymamy kciuki, cały reset tutaj, cała Azja Inkognita trzyma kciuki za obronę doktor. Nie dziękuję, to przynosi pecha, ale dobrze, trzymamy. Nie, będzie świetnie. Trzymamy kciuki, pani Ingo, pisze pani Katarzyna. Inga, thanks, pisze tutaj Lech Szastowicki. Także bardzo Ci dziękujemy za dzisiejszą wizytę w Azja Inkognita. I my robimy teraz króciutką przerwę na muzykę i ja już wracam, że tak powiem, solo. Najlepszego dla gościni pisze Zdzisław Bet. Bardzo dziękuję. Krótka przerwa i wracam. Już tylko niestety ja. Dzięki wielkie za zaproszenie.
Sexpress z pontonem. Następna stacja: seks, antykoncepcja, zdrowie, ciało, edukacja, seksualność, prawa, tożsamość. W trakcie jazdy zapraszamy do rozmów bez tabu. W bezpiecznej atmosferze dyskutujemy na temat spraw związanych z seksem i seksualnością. Załogę Sexpressu stanowią doświadczone edukatorki seksualne z grupy Ponton. Niedziela, godzina 17. Reset Obywatelski. Chciałabym oczywiście teraz przejść do tematu, do drugiego tematu, ale niestety muszę się odnieść do tego, co się dzieje na czacie. Reset to jest strefa wolnego słowa, to znaczy możemy, nie, tutaj nie ma, no nie ma cenzury, ale szanujemy się, siebie i szanujemy innych, szanujemy odmienność. Azja Incognita powstała po to, żeby mówić o Bliskim i Dalekim Wschodzie, no trochę inaczej niż w mediach mainstreamowych, tak, żeby pokazywać odmienność i uczyć szacunku do tej odmienności. Więc Araby na tapecie traktuję jako słownik, tak, słynny słownik internetowy, który poprawia, bo oczywiście powinno być Arabowie na tapecie. Jeżeli jest w innej formie, to jest to po prostu chamstwo, za które wylatuje się z programu, bo my tutaj odmienność, inność szanujemy. A tym, którzy szanują i są zainteresowani programem, po prostu olać. Okej? Olać i słuchać, bo teraz też będzie ciekawie. Chociaż dobrze powiedziane, Pani Blanko. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Kapitanie, chill i słuchamy teraz w takim razie. Cholera, słuchamy mnie. Dobra. Teraz zmieniamy kompletnie temat, troszeczkę luźniejszy. Zmieniamy też miejsce, bo przenosimy się do Indii. Dzisiaj o hinduizmie, o pewnym święcie, bardzo lokalnym. Jakiś czas temu był tutaj Krzysiek Gutowski, który opowiadał ogólnie o świętach, sierpniowych świętach w hinduizmie, ale mówiliśmy o takich trzech ogólnoindyjskich, powiedzmy. A dzisiaj chcę powiedzieć o święcie totalnie lokalnym. Ale muszę się odnieść do komentarza Tomasza Szyndralewicza. W mediach temat nie występuje, w każdym razie nie w kontekście wiedzy. No, to jest też moja, słuchajcie, dobra, zrobię dygresję. No ja się boję, dobrze, Cecylia, ja się boję Arabów, przyszłam posłuchać o tej kulturze. No okej, jeżeli się boisz, no to trafiłaś w dobre miejsce, bo tutaj odkłamujemy wszystkie mity, jakieś stereotypy, więc to jest dobre miejsce, ale też bardzo cię proszę, żebyś po prostu no, szanowała to, co, to, czego się boisz, można też podchodzić do tego z szacunkiem, a na pewno nie z pogardą. Także bardzo o to proszę. Tomasz, w mediach nie występuje temat, nie w kontekście wiedzy. Wiecie, ja, to jest dygresja, wybaczcie dygresję. I chodzi o to, że o rany, Noe, tak, będzie ględźba religijna. Jeżeli wolisz Krzyżeniaka, to proszę bardzo, nie ma problemu, tutaj teraz będzie ględźba religijna. Powiem wam o czymś naprawdę super fajnym, więc dobra, Cecylia, wiesz co, jeżeli uważasz, że mówienie Araby to nie jest obraźliwe, no to mamy inny punkt widzenia, bardzo odmienny punkt widzenia i ja niniejszym zamykam dyskusję w takim razie z tobą i odnoszę się tylko i wyłącznie do innych wypowiedzi na czacie. Jeśli chodzi o tą dygresję, do której zmierzam, Jezu, przepraszam, to ja pracuję w mediach mainstreamowych od lat i zawsze jak próbowałam zaprosić właśnie gości
A jak mam mówić inaczej? Cecylia, powiedziałam Arabowie. Po polsku mówi się Arabowie. Więc zawsze jak miałam zaprosić orientalistów, to było to, ojej, ale to 5 minut albo 2 minuty, co my mamy przez ten czas powiedzieć? I w mojej głowie wtedy już, to było z 15 lat temu, rany, zrodził się pomysł, żeby właśnie zrobić program długi, w którym możemy porozmawiać i pokazać temat dogłębnie. I to jest właśnie Azja Inkognita. No trochę poczekałam, ale jak to mówią, lepiej późno niż wcale. Więc po to tu jesteśmy, żeby właśnie głębiej opowiadać i przekazywać tę wiedzę. Agnieszka Bajdec, jestem całym sercem z Panią. Różnorodność ponad wszystko, niech się Pani przyjmuje, Azja to nasz dom. No bardzo dziękuję, Agnieszka, Blanko, da olej, czat, idziemy do przodu, Piotrek Strychalski. Tak jest, idziemy do przodu w takim razie i przechodzimy do ględźby religijnej. Słuchajcie, chodzi o Kerale. O Kerale, to też była moja taka idea fixa, żeby pojechać właśnie na święto Onam. Teraz Krzysztof Olenik, dzień dobry, dobry wieczór, fajnie Cię widzieć tutaj na czacie. W programie. Kiedyś zobaczyłam właśnie fajne filmiki i stwierdziłam, a Marek Jurkiewicz, Araby to są konie. Dziękuję, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Dobra, a teraz już się skupiam, totalny fokus na Kerali. Kerala to jest stan w południowych Indiach. Bardzo ciekawy, bardzo wyjątkowy. Jeśli ktoś chciałby jechać do Indii, ale troszkę się boi tych prawdziwych Indii, to to w takim razie nie, wy mnie rozwalicie. Ja nie mogę spoczynać czat. No ale Pani Blanko, chciałam tylko poinformować, że należy Pani do ekskluzywnego klubu osób ględzących o religii. Proszę w trzech zdaniach powiedzieć, za co można lubić Indię. Dobrze, dobra Noe, rozumiem, okej. Okay. Pani Blanko, proszę się nie zachęcać, niektórzy uczą się wolniej, pisze Darek. No dobrze. Dzisiaj koleżanka w innej redakcji powiedziała, że po 3 miesiącach opanowała jedną rzecz, nie powiem jaką, bo nie chcę jej tutaj jakoś tam się z niej naśmiewać, bo Boże, ona sama z siebie tak się naśmiewała, że po 3 miesiącach udało się opanować, więc tak, pewną rzecz, więc widać, wszystko można. Dobra. Za co można kochać Indię? Lubić Indię? No za kuchnię jest wybitna, chociaż ostatnio jak zjadłam coś indyjskiego i to w Polsce, Ciajwala w Warszawie, było tak ostre, że nawet ja poprosiłam o wodę, ale kuchnia indyjska jest absolutnie, absolutnie wybitna. Za różnorodność, to jest druga rzecz, za różnorodność, tak. Tam jest wszystko. Tam jest niesamowite zróżnicowanie religijne, zróżnicowanie kulturowe. I z tego wynika wiele innych. To znaczy, pojedziesz na południe Indii i jest zupełnie inne wyznanie, zupełnie inny język, których ja na przykład nie rozumiem. A ja języka Malayalam, który jest w Kerali, nie rozumiem. Tam nie ma samogłosek, to jest jakiś dramat. Więc rozumiem jakieś poszczególne słowa, które powiedzmy sobie są wspólne dla wielu języków indyjskich. Za co jeszcze? Za to, że są kolorowe. Chyba tak, że są po prostu kolorowe. Indie to kolory. Ja kocham kolory. Ja nienawidzę polskiego szaroburości. We wszystkim. Ostatnio Polska jest szarobura także intelektualnie, emocjonalnie, moralnie, pod każdym względem. W Indiach niestety, Indie niestety też brunatnieją i to jest niedobre, jeśli chodzi o kwestie religijne i obyczajowe. Tam rządzi taki, no może za daleko posunięte porównanie, ale takie Prawo i Sprawiedliwość w wersji indyjskiej. Ale to minie tak samo jak minie w Polsce, ta szaroburość i te kolory indyjskie wrócą. Więc to są te trzy rzeczy i za takie wydarzenia jak Onam, czyli czwarta rzecz, za takie wydarzenia jak Onam. Święto Onam, które jest świętowane tylko i wyłącznie w Kerali właśnie, i jeszcze chciałam powiedzieć właśnie, że Kerala jest dobrym momentem na start. Jeżeli ktoś się boi Indii, a jest czego, no umówmy się, jest czego się bać, bo to jest
to jest hałas, to jest, są ludzie, którzy cię dotykają, którzy z tobą chcą rozmawiać, niemalże atakują sobą, ale dla mnie to jest w pozytywnym sensie. Ja pamiętam, jak byłam... Aleks Krzysztofiecki najbardziej lubi kolor czarny. No, no czar, no tak. Ale dla mnie to nie szaro-bury. Darek Bielecki, Indie to wciąż wielka tajemnica i to jest fascynujące. No tak, tak, tak. Dokładnie. No, dziękuję, nawet wszystko zrozumiałam. Są i u nas kolory, ale mydlane, bardzo się boimy koloru nasyconego. No to prawda, Tomasz Szyndralewicz. Ja pamiętam, jak kiedyś byłam na jakiejś imprezie celebryckiej, miałam taką straszny epizod w życiu zawodowym, gdy musiałam się szlajać po tych imprezach celebryckich i tam właśnie chyba o Mena Mensach powiedziała, o rany, wreszcie ktoś w kolorze, bo ja byłam w takiej fuksjowej sukience. No i właśnie to. Dobra, słuchajcie, bo ja nie zdążę opowiedzieć wam, a mam dużo do opowiedzenia. Więc gdybym mogła prosić Angelę o pierwszy slajd. Przygotowałam ich ponad chyba 100. Angela mnie zabije po programie. Strasznie cię za to przepraszam. Ale chciałabym wam pokazać postać, która 2 minutki pisze Angela. Dobra, więc najpierw opowiem wam o nam. To są dożynki. To są po prostu dożynki. To jest świętowanie zbiorów. To jest świętowanie płodności, urodzaju. I zawsze wyznaczone są na podstawie kalendarza księżycowego, czyli jest to święto ruchome. Teraz jest to chyba 8 albo 9 września się zaczyna. Ja byłam chyba dosyć później we wrześniu, ale kiedyś były nawet w sierpniu. Także w zeszłym roku chyba były w sierpniu. Onam był. W każdym razie chodzi o to, że kiedyś Keralą, według wierzeń, rządził demon, ale demon bardzo dobry. Demon Mahabali, tak się nazywał. I on rządził Keralą, był ukochanym władcą, uwielbiali go ludzie, był szanowany bardzo, ale jest pewien problem, był pewien problem. Otóż demon Mahabali oddawał się ascezie. A w hinduizmie wierzy się, że jak zbyt długo demon oddaje się ascezie, no to staje się zagrożeniem i dla ludzi, i dla innych bóstw. W związku z czym bóstwa poprosiły o interwencję Wisznu. Wisznu jest bogiem, który bardzo często zstępuje na ziemię. Te słynne awatary Wisznu, no to są właśnie po to, żeby Bóg mógł stąpić na ziemię i ratować ziemię przed jakimiś ludzi. Przed jakimikolwiek zagrożeniami. I właśnie w przypadku demona Mahabalego przybrał postać Wamany, czyli karła i ubogiego bramina. I tak stąpił na ziemię i po prostu udał się właśnie do Kerali. Kurczę, mam nadzieję, że uda się pokazać jednak ten slajd z demonem. No w każdym razie Wamana poszedł do króla Mahabalego i poprosił go o taką ilość ziemi, którą może przejść 3 krokami. No to Mahabali się zgodził. Oczywiście, dlaczegoż by nie? Mówi, no co, 3 kroki to nie jest jakaś szalona sprawa. I rzeczywiście Vamana zrobił urósł Vamana do jakichś niesamowitych rozmiarów. No i jak zrobił krok jeden, no to nie był kroczek. I Mahabali zrozumiał, z kim ma do czynienia i się ukorzył, przeprosił Boga Wisznu i nawet pod ten ostatni krok podłożył własną głowę. Wisznu zepchnął demona Mahabalego do świata podziemnego, ale doceniając jego pobożność, no i oczywiście
jego, to, że się ukorzył, zgodził się spełnić jedno jego życzenie. No, o co poprosił demon Mahabali? Otóż demon Mahabali poprosił, by raz w roku mógł odwiedzać swoje królestwo i poddanych. No i jak się domyślacie, Onam to jest właśnie czas, kiedy Mahabali odwiedza Kerala i swoich poddanych. Czekam cały czas na slajdy, bo kurczę, bez slajdów jest ten program bez sensu. No, wysłałam je 24 godziny temu, więc czas na przygotowanie był. Cecylia pisze, napisałam Araby, nie Arabowie, nie byłam świadoma, że to złe. Pani Blanka mnie poinformowała, ale karnego jeża nie uniknęłam. Nie, karny jeż musi być. O, ale już jest wybaczone i mam nadzieję, że teraz już będzie. Nie będzie już takich sytuacji. Karny jeżyk zaliczony. Dobrze. No, kapitan Strato, słucha się dobrze, ale kurczę, no bez zdjęć to na serio nie ma takiego efektu. Nam się już powoli, mi się oczywiście już jak zwykle powoli czas kończy. Tutaj naprawdę dużo do powiedzenia. No nie, to nie jest to zdjęcie. To nie jest to zdjęcie, poproszę z numerem 1. Jeden Mahabali, tak się nazywa pierwszy slajd. Specjalnie są ponumerowane od 1 do 100 paru. Więc mam nadzieję, że zaraz zobaczymy ten pierwszy slajd. Święto Onam trwa 10 dni i to jest 10 dni, które wypełniają spotkania rodzinne oczywiście, ale także wizyty w świątyniach i wiele, wiele innych wydarzeń. Dobra, zostańmy już w takim razie. Nie zostańmy. Poproszę slajd numer 1. Nazywa się 1 Mahabali i chciałabym Wam pokazać, bo potem lecimy według kolejności. To są skany, a nie slajdy. Nie, to nie są skany. Nic nie skanowałam, to są moje zdjęcia, które robiłam w Kerali kilka lat temu. I teraz tak. To potrwa. Więc w ciągu tych 10 dni Onam, oczywiście rodziny się odwiedzają, ale też są wizyty w świątyniach, też są parady świątynne, parady uliczne, przepraszam bardzo. I jest coś takiego, nie wiem dlaczego od tego chciałam zacząć, ale trudno, już zacznę od tego. Chociaż to jest jedna z ostatnich wydarzeń Onam, ale chyba takie najbardziej spektakularne. Jest to Pulikali, czyli procesja ludzi tygrysów. No i teraz muszę pokazać Wam, jak wyglądają ludzie tygrysy, no bo jak inaczej tylko o tym opowiadać. Słuchajcie, zaraz Wam pokażę po prostu kurde z mojego komputera, bo sobie otworzyłam tutaj zdjęcia. Ła! Jest! To jest demon Mahabali. Takie posągi są, stoją w całej Kerali. To akurat w parku w mieście Kochin, w Starym Kochinie. Następne poproszę. W Starym Kochinie, w którym ja właśnie mieszkałam. Także gdybym mogła teraz pokazać drugi slajd z bliska też Mahabali. Także ja się chyba nie doczekam tych zdjęć. Nie, no nie powoli, Angela, bo mamy, tak, to jest demon, mamy mało czasu, mamy 25 minut, a ja mam bardzo dużo do powiedzenia. Jolanta Kosińska, skąd się wzięło święto Diwali, nie jestem pewna pisomni. Po polsku piszemy przez W, przez W. Słuchajcie, no o Diwali mogę powiedzieć jeszcze raz, ja mówiłam rok temu, a opowiem o Diwali może pod koniec października, więc
wtedy opowiem. No i to jest właśnie z parku w Kocinie. To był tuż przed rozpoczęciem święta Onam właśnie w Kerali. No i teraz chciałabym Wam właśnie powiedzieć o tym, o Puli Kali, czyli poproszę następne slajdy. Puli Kali, czyli procesja ludzi tygrysów. Nazwa wywodzi się z języka Malayalam, który obowiązuje w Kerali. I Puli to jest po prostu tygrys, Kali to sztuka. Puli Kali, czyli sztuka tygrysów. Geneza tej parady nie jest znana, możemy się tylko domyślać. Prawdopodobnie pochodzi... Zorganizował to jakieś... jeden z lokalnych władców, tak sobie po prostu wymyślił. No i jakoś to się tak przyjęło, że to weszło. Odbywa się to w świątyni Trisur, no to jest chyba z półtorej, dwie godziny drogi od Kocinu. Ja przyjechałam za wcześnie, więc się spiekłam z koleżanką w słońcu. To nie jest kwestia rozdzielczości, to jest kwestia tego, że... No dobra, nieważne, nieważne czego. W każdym razie w świątyni w Trisur, duża bardzo świątynia i ta procesja tygrysów okrąża tę świątynię. Bierze w niej udział od kilkunastu do kilkudziesięciu, o właśnie, bardzo dziękuję, osób i są... przystrojeni, wymalowani jak tygrysy, mają ciało wymalowane jak tygrysy. Angela, bardzo proszę, zmieniaj slajdy już teraz, po prostu sama ja będę tutaj opowiadać, nie prosić o kolejne. To malowanie trwa kilka godzin, oni zaczynają wcześnie rano, bardzo wcześnie rano, bo to zajmuje kilka dobrych godzin. Na twarzy zakładają maski michalczewskie jak malowane. No prawda, że tygrys. Mają też mężczyźni przypaski na biodra oczywiście, te maski. Wielu z nich hoduje te brzuszyska, żeby no, być jeszcze bardziej dostojnymi tygrysami. I rzeczywiście te ruchy mięśni brzucha pod tymi malunkami no są niesamowite, sprawia to niesamowite wrażenie. Puli Kali to jest, dlaczego tam byłam? No dlatego, że ja się zajmuję sztukami audiowizualnymi, też performatywnymi, a do Puli Kali jest specjalna choreografia. To są proste kroki, kilka dosłownie kroków, ale to kosiniak kamysz, tygrysie. Wiecie, że ja nie mogę patrzeć na kosiniaka kamysza, nie myśląc o tym tygrysie, po prostu to jest dramat. Więc tak, o czym ja mówiłam? Aha, o tych brzuszyskach. Aha, o choreografii. I teraz słuchajcie, jakiego ja miałam farta. Miałam niesamowitego farta, bo jeszcze do niedawna, kilka lat temu, w Puli Kali mogli brać udział tylko i wyłącznie mężczyźni. Tylko i wyłącznie mężczyźni. Natomiast jak ja byłam, to pierwszy raz dopuszczono kobiety i zdecydowała się jedna tygrysiczka. Ona jest na tych zdjęciach, mam nadzieję, że zdołamy je pokazać. Może trochę, jeżeli jest możliwość, Angela, to przyspieszmy troszkę. Była właśnie jedna tygrysiczka. Chyba czuła się ciut niepewnie, ale walczyła dzielnie. Rok później były już chyba trzy, między innymi lokalna policjantka. Charlie Belt pisze, żal później zmywać, bo zajebiście to wygląda, prawda? To jest coś nieprawdopodobnego, jak oni fantastycznie wyglądają. Dobra, oczywiście. Oczywiście ta Puli Kali odbywa się w Trisurze, ale można ludzi tygrysów zobaczyć na paradach też w innych miejscowościach, no ale to już nie jest to, że tam są same tygrysy, tylko właśnie no, są częścią innych mniejszych parad, a tutaj są sami ludzie
tygrysy. Dobra, przechodzimy. No tak, tutaj jeszcze właśnie tygrys. Dobrze, gdybyś mogła mi, Angela, dać znać, czy jeszcze mamy tygrysy, bo ja bym chciała przejść do drugiej części i do kolejnych zdjęć. Więc daj mi proszę znać, bo chciałabym, czy mieszkałam w Indiach? Nie mieszkałam na stałe, jeżdżę tam po prostu regularnie, no, znaczy od pandemii nie byłam i mam nadzieję, że uda mi się pojechać w styczniu. Dobrze, więc teraz chciałabym się przenieść do innej świątyni, świątynia Trikakkara, już w pobliżu Kochinu, Angela, tak są slajdy nazwane. I tam to jest centrum obchodów. Chyba odwiedzała kilkakrotnie. No tak, tak jak powiedziałam, jeżdżę regularnie, na dłuższy czas bardzo najczęściej. Zwłaszcza jak robię badania terenowe, a na przykład właśnie ona był takim elementem badań terenowych. Dobra, o, tygrysiczka, właśnie, tygrysiczka. To jest jedyna kobieta, która wtedy zdecydowała się wziąć udział w Pulikali. Dobrze, przenosimy się do, no nie, no dobra, niech będzie w takim razie. To jest element parady ulicznej. Po prostu przez Kochin przechodzą parady i właśnie możemy zobaczyć na przykład takich tancerzy, aktorów przebranych w tradycyjne stroje z różnych rodzajów tańców i sztuk performatywnych z Indii, między innymi z Kerali. Jakbyś mogła dać następne. No właśnie, to też jest, to jest parada, która przechodzi przez Kochin i Angela, po prostu dawaj, proszę cię, zdjęcia po kolei. O właśnie, to jest parada, na którą prawie zaspałam. Byłam tak potwornie zmęczona po powrocie z świątyni Trikakkara, gdzie spędziłyśmy 3 dni, że po prostu położyłam się i powiedziałam, nie wychodzę. Po prostu nie wychodzę. Ale przyszedł mój gospodarz, mieszkałam u chrześcijanina, co prawda, który powiedział tak, no Blanka, ale tam się coś dzieje. No więc ja tylko chwyciłam aparat, chustę na głowę i poleciałam właśnie dokumentować to, no bo potrzebne mi było do rozliczenia projektu. Byłam w Kerali w ramach studenckiego ruchu naukowego. Dofinansowany wyjazd był przez Uniwersytet Warszawski. O i widzicie, tutaj też są tygrysy. Też są właśnie tygrysy, aczkolwiek było ich tylko 3. No i oczywiście bogowie na ulicach Kochinu, w paradach ulicznych oczywiście muszą wziąć udział bogowie, to jest bogini Kali, ten wizerunek znacie, to jest bogini Durga, o niej też mówiłam przy okazji mojego kochanego święta Durga Pudzia. Nie, tak, Durga, dobrze, oczywiście, bogini Durga, zaraz będzie mój ulubieniec tej parady, jeszcze Durga, ale zaraz będzie mój ulubieniec tej parady, czyli, o, Siwa, no kozackie spojrzenie, prawda? Bóg Siwa. Tak, to jest jeszcze Kali, tutaj są odgrywane na przykład Anna, przepiękne parady, ale bogini takie se, no świetne były, daj spokój. To są odgrywane sceny właśnie z opowieści, na przykład o Wamanie i demonie Mahabalim. Też tancerzy Tcheyam, to ci w maskach, nie ci, w tych czerwonych maskach, to byli też między innymi tancerze Tcheyam. Także przedstawiciele innych sztuk performatywnych z całej Kerali. I oni też, ci ludzie na przykład mieli choreografię, to było skomplikowane, oni się jakoś tak wymijali, Tcheyam, wymijali się w różny sposób. Tcheyam, to jest moje kolejne marzenie, jeszcze nie zrealizowane, może się w tym roku, w styczniu uda właśnie pokazać wam, czy zobaczyć ja Tcheyam,
to jest niemalże szamański taniec. Kocham to zdjęcie, to jest moje ulubione zdjęcie. No i teraz przechodzimy do kolejnej rzeczy, kolejnych elementów, czyli kwietne dywany. Chwilkę zatrzymaj się, proszę, Angela. Jest coś takiego, te dywany, to jest przy moim mieszkaniu niedaleko robione zdjęcie. Tam właśnie w takim dużym namiocie budowano taki ogromny namiot, wybudowano i robiono ten dywan. To się nazywa Pukkalam. Dobra, dziękuję Ci bardzo. Już możesz dalej slajdy, Angela. To robią i kobiety, i mężczyźni, ale głównie kobiety z takich małych właśnie aksamitek. To trwa przez dobrych kilka dni. Takie mniejsze, panie były zachwycone, zapraszały mnie, żebym też porobiła, ale ja nie jestem w manualnych rzeczach i wolałam fotografować. Tak to wygląda. To był ogromny Pukkalam. Ale są też mniejsze, takie małe, naprawdę nieduże, układa się w przed drzwiami domów na przykład. Też na przykład w świątyniach są konkursy. Mam nadzieję, że zaraz Angela pokaże zdjęcia właśnie z konkursów. O właśnie, to jest, która nagroda? Tak, to jest pierwsze miejsce, to właśnie w Trikakkaram, w świątyni. Dzieci układały Pukkalam. No i tutaj był konkurs, właśnie wygrała tam gdzieś. No i teraz właśnie już samo świętowanie w Kerali. Aha, to jeszcze przepraszam, że zaplątało się Pukkalam przed już takie bardziej niekonkursowe. Dobrze, to teraz następny slajd. Mam nadzieję, że już będzie świątynia. O, no i teraz tak, świątynia. Każdego dnia mają miejsce tak zwane seweli, czyli małe procesje po dziedzińcu świątyni, procesje z udziałem słoni. Słuchajcie, to są słonie hodowane w świątyni, a to jest orkiestra Pancha Vadiam. Przepraszam, ja strasznie słabo mówię w Malayalam, czy w ogóle nie mówię. Ona się składa z 5 instrumentów i cały czas przygrywa ta orkiestra podczas procesji. Nie pamiętam nazwy wszystkich tych instrumentów, a to zresztą jest mniej istotne. Jeśli chodzi o słonie właśnie, no te słonie... One są trzymane w świątyni, są słonie świątynne. Coraz częściej w Kerali mówi się o tym, że one są jednak, że to nie jest dobre dla tych słoni. Coraz częściej, na przykład na Pulikali był już słoń z papier maszę, ogromny słoń z papier maszę. No tutaj jeszcze były tak, słonie żywe. I na końcu każdej procesji rozdawane jest ziarno, to jest to pierwsze ziarno z tegorocznych zbiorów. Bardzo często przyprowadza się dzieci, żeby to dzieci wzięły to pierwsze ziarno. Jednego wieczoru zapalano lampki. Bardzo pięknie to wyglądało. O właśnie. Takie zapalanie lampek. Po 18 się to zaczęło. I teraz, no właśnie, teraz główna parada odbyła się trzeciego dnia obchodów w Trikakkaram. Tutaj było już, wyszliśmy poza obręb świątyni, co było dla mnie zaskoczeniem, nie wiedziałam o tym i to był dramat, gdyż zostawiłam buty w zupełnie innej części świątyni. No, po świątyni można chodzić, po terenie, po dziedzińcu można chodzić na bosaczka. Nie sprawia to problemu, bo jest gładka powierzchnia. Jak się wyszło, to macie żwir, a ja na bosaka za tymi słoniami pomykałam. Tutaj słoń, który jest przedstawieniem Boga Ganesi, mówiliśmy o tym 2 tygodnie temu, jest karmiony tym pierwszym ziarnem z tegorocznych zbiorów. A tutaj
chyba moje ukochane wydarzenie. To jest zakończenie. Już dziewczęta stoją z kwiatami przygotowanymi, z ofiarnymi. I słuchajcie, to jest pożegnanie Wamany. Dziewczęta są przygotowane, żeby właśnie tymi ofiarnymi kwiatkami pożegnać Wamanę. Za chwilę zobaczycie, o, to jest Wamana. To był chyba bratanek jednego z kapłanów świątyni. Ten mały chłopiec wcielił się w Wamanę, właśnie w takim, widzicie, z tą parasolką, kolczykami, tak przedstawiany jest Wamana. I ten, on został uroczyście powitany przy wejściu do świątyni, a potem oprowadzony po całym dziedzińcu świątyni. I tam właśnie, o, ten mały Wamana kroczył dumnie, chłopiec dawał radę. Tutaj idzie oczywiście słoń, na przodzie parady, oczywiście prowadzi ją słoń. Mały chłopczyk słodki, Bella, no uroczy, ten chłopiec po prostu jest cukiereczek, nie? Ale dawał radę, dzielnie kroczył, dziewczęta go otaczały i dawał radę. I tutaj, słuchajcie, mnóstwo ludzi było, to było strasznie wcześnie rano, ja byłam ledwo zaspana, miałam wory pod oczami do kolan, było mi potwornie gorąco, byłam spocona jak... A była przyjechała telewizja, lokalna telewizja, a ja niestety byłam jedyną i chowałam się jak się dało. Poczekaj chwilkę z tymi zdjęciami przez chwileczkę, bardzo cię proszę, Angela, bo muszę powiedzieć właśnie... Nie, dobrze, daj to zdjęcie, spokojnie. Ja unikałam jak się dało, ale ja i Jagoda, moja koleżanka, z którą robiłam ten projekt, byłyśmy jedynymi białymi buziami w świątyni, więc telewizja, po prostu odwróciłam się i miałam podstawiony mikrofon i wejście na żywo, więc po angielsku z zaskoczenia, co ja tutaj robię, więc byłam gościnią telewizji keralskiej. No i tak się właśnie zdarzyło. Dobra, to poprosiłabym cię, Angela, o następne zdjęcie. Ja tutaj zerkam na notatki, żeby się wyrobić. Bo tak jak powiedziałam, no to jest, dużo opiera się na performansie i spektakle teatralne odbywają się, w świątyni odbywały się co chwilę. To akurat nie jest w świątyni, to jest w parku, ale bardzo piękny taniec wykonywany właśnie wyłącznie na święto Onam. To jest Kajkottikali, a zazwyczaj chyba 10 kobiet tańczy. To jest coraz częściej można zobaczyć w Polsce. Na niektórych imprezach indyjskich można to zobaczyć już w Polsce. Jeśli chodzi o Indie, to często nie są wcale zawodowe tancerki, są to najczęściej związane kobiety lokalne albo jakoś związane ze świątynią. No a to już jest inna sztuka. Ottamthullal. To jest coś niesamowitego. Ja oglądałam, robiłam zdjęcia, panie tłumaczyły mi do ucha, o co chodzi w tym spektaklu, co akurat mówi śpiewak, bo to jest i taniec, i recytacja. To jest sztuka stworzona w XVIII wieku przez wybitnego poetę, który pisał właśnie w języku Malayalam, Kunciana Nambiara. I to jest spektakl satyryczny, wyśmiewa się ze wszystkiego i ze wszystkich, naprawdę ze wszystkich. Czy też z władców z kanonu literackiego, ale też z lokalnych polityków, czy nawet kapłanów. Każdy może być bohaterem tego spektaklu i to jest bardzo skomplikowana choreografia. To jest, są właśnie słowa recytowane, to jest mimika, niesamowita mimika. Bardzo często jeśli chodzi o tekst, to bohaterowie tych spektakli porównywani są do zwierzątek różnego rodzaju. I mimo, że to jest... Aha, i jeszcze tylko jedyny akompaniament dla tancerza to jest mrngam, czyli taki bębenek, i tylko to, i te talerzyki, takie dzwonki, które
I to jest jedyny akompaniament, te dwa instrumenty i tylko śpiewak. Angela, gdybyś mogła pokazać następny slajd, bo nie wiem, o czym mam mówić. Aha, no właśnie, Koczyń w tym czasie pachnie jaśminem. To jest coś nieprawdopodobnego. Cały Koczyń pachnie jaśminem. Jaśmin jest sprzedawany właśnie w takich koszach. Zakładane są, kobiety zakładają na włosy, nawet bardzo, bardzo małe kobiety zakładają właśnie jaśmin na włosy, o, w taki sposób starsze. Jest to wszędzie, a ten zapach jest absolutnie, absolutnie oszałamiający. Więc Koczyń pachnie bosko. Jeżeli czujecie, poczujecie, jesteście w Koczynie, poczujecie, bo w ogóle w Kerali poczujecie zapach jaśminu, no to wiedzcie, że zaczęło się onam. Bo tak właśnie, tak to właśnie jest. Uff, zdążyliśmy, zdążyłam Wam opowiedzieć. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Kontrastowe kolory, bardzo ozdobne, dużo szczegółów, a zapachy pewnie jeszcze bardziej działające na zmysły. Absolutnie, jaśmin upaja. Jaśmin upaja. Ja jako tancerka tańców indyjskich często mam na włosach, ale niestety w Polsce no, mogę sobie pozwolić tylko na sztuczne i zawsze tęsknię za tym, żeby poczuć zapach jaśminu w trakcie święta Onam w Indiach. Dobra, mamy 3 minuty do końca programu. No i słuchajcie, może Wam pod turbanem to Sikhowie. O, zrobimy lekcję, o Jezu, program o Sikhach. Przepraszam. Dobra, mamy już tylko 2 minuty. Słuchajcie, muszę Was bardzo przeprosić, ale nie udało mi się i nie uda już mi się nagrać programów na wyjazd. Przepraszam, ale przytłoczyła mnie praca we wszystkich redakcjach, w których pracuję. Po prostu jest tego za dużo i no, ja się po prostu nie wyrobiłam czasowo. Też jesteśmy ograniczeni, że czasowo w resecie, no bo o 17 zaczynają się na żywo programy. Mój grafik w drugiej redakcji kompletnie był niekompatybilny, także strasznie Was przepraszam. Nie wiem, czy będą powtórki. Zaraz wyślę też maila do redakcji, czy może ktoś w tym czasie chce się spotkać w swoim programie dodatkowym i z Wami się tutaj porozmawiać. Ja mam tylko nadzieję, że 27 września widzimy się na żywo. Gość umówiony. Gość jest już umówiony. Spoko, 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 damy radę. Bardzo dziękuję, Darek, i czekajcie na mnie, żebym miała do czego wrócić. Cóż, przyjdzie poczekać cierpliwie, bo warto. Dziękuję Wam bardzo, jeszcze raz przepraszam. No ale po prostu życie mnie przerosło. Nawet mnie czasami życie przerasta, ale za to wrócę z nowymi ciekawymi tematami, z nową inspiracją. I 27 września, bądźcie tutaj, widzę Was tutaj wszystkich. Także za 2 tygodnie się widzimy. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj w imieniu swoim i w imieniu Angeli, która dzisiaj realizowała nasz program. No i co? I zostawiam Was razem z programem Psychotropy. I do zobaczenia za 2 tygodnie. Reset Obywatelski. Czarna droga, czarny wóz, głodne oczy w sercu mróz, a nadzieja tuż tu. Siwe noce, siwe dni, szare kłosy, ciężkie dni, a nadzieja się tli.
spać, nie ma za co pić, ale pod poduszką twoją śpi, albo cicho puka do twych drzwi i dobiegnie zawsze tam, gdzie nadzieja. Siostra dobrych snów, matka białych wzów, zawsze młoda jak wiosenny nów. Tobie noc, tobie mgła, tobie pień, tobie łza, a na deser nadzieja ta. Siwe dni, szare kłosy, ciężkie dni, a nadzieja się tli. La 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 li. Co pić, ale pod poduszką twoją śpi, albo cicho puka do twych drzwi i dobiegnie zawsze tam, gdzie nadzieja. Siostra dobrych snów, matka białych psów, zawsze młoda jak wiosenny nów. Tobie noc, tobie mgła, tobie pień, tobie łza, a na deser nadzieja. Biegnie zawsze tam, gdzie nadzieja. Siostra dobrych snów, matka białych psów, zawsze młoda jak wiosenny nów. Tobie noc, tobie mgła, tobie pień, tobie łza, a na deser nadzieja. Pachnie nam.